wyszło z mojej strony. Ja miałem taki pomysł, wiedziałem, że w klubie jest Marcin. Marcin mi trochę pomógł przetrzeć szlaki i podprowadził mnie, a nie spodziewałem się, że będzie taka fajna reakcja. Środowiskiem rajdowym Michał jest mniej znaną osobą, w środowisku siatkarskim jest mega znaną osobą, ale Michał jest zawziętym pasjonatem motorsportu. Się okazało, że ma ogromne predyspozycje do pilotowania rajdówki, a mój pilot od wielu lat, Sebastian Rozwadowski, w tym roku jest bardzo zajęty. Osobiście nie może być na tych naszych rajdach, sześciu rajdach Shooter Cup. I w tej sytuacji Michał zastąpi Sebastiana, będzie moim pilotem przez cały rok. Czyli no, przenosić się na razie nie przenoszę, mam po prostu długie wakacje i próbuję jakoś efektywnie poszukać czegoś, co mogę robić w przyszłości. Więc te 5 miesięcy plus dobra wola klubu daje mi szansę, żeby spróbować czegoś nowego. Michał jest człowiekiem bardzo inteligentnym i bardzo szybko się uczy. Ja nie mam złudzeń żadnych, że sobie poradzi. Na dodatek jest pracoholikiem, uwielbia coś robić, on nie potrafi stać w miejscu, on ciągle się rusza. Tych właśnie cech potrzebuje pilot. Michał bez problemu sobie poradzi. Raz, że sporo czytam i lubię się przygotowywać do takich rzeczy, a dwa, że wydaje mi się, że nazwę to jakby trochę slangiem, że raz, że trzymam ciśnienie, ale dwa, że nie mam takich predyspozycji do tego, żeby być precyzyjny i skoncentrowany ruchowo. Myślę, że precyzyjny, trzymający spokój umysłowo jak najbardziej, a to jest bardzo ważne u pilota, natomiast przełożenie koncentracji, tego skupienia na ruchy, może to powinno wynikać z mojej pozycji na siatkarskiej, że powinno tak być, ale uważam, że będę lepszym pilotem niż kierowcą.